Cześć wszystkim, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Hedematografii. Zanim przejdę do tematu, to jeszcze tak. W środę pojawił się bonusowy odcinek Hedematografii, a jeżeli to była środa i pojawił się on o godzinie 15, to wydaje mi się, że część z Was w ogóle nie wie, że ten odcinek się pojawił. Także zostawię ten odcinek Wam w karcie i na końcu, więc jeżeli ktoś go nie widział, to może sobie nadrobić. Dobra, to teraz co do tematu dzisiejszego odcinka. Na moim Instagramie Hedosi przez 2i w opisie pytałem Was o to, jaki byście chcieli film. Jeden to był właśnie pierwszy film na świecie, czyli ten odcinek bonusowy, a drugi to był pierwszy polski film. I że też miał dosyć dużą ilość głosów, to uznałem, że ten odcinek zrobię również. Więc dzisiaj właśnie odcinek o pierwszym polskim filmie. Także bez zbędnego przedłużania, bierzemy się do roboty. Więc pierwszy polski film, o którym mowa, nosi tytuł Pruska Kultura i wyszedł w roku 1908, także jest to naprawdę już dosyć stary film. Powstał on w czasach zaborów, dokładnie na terenach zaboru pruskiego i odnosi się do dwóch istotnych wydarzeń z tamtego okresu. Po pierwsze do strajku dzieci we wrześniu, a po drugie do protestu Michała Trzymały. Szybkie wytłumaczenie, żeby przypomnieć. Jeżeli chodzi o strajk dzieci, dzieci w szkole we wrześniu strajkowały, ponieważ nie chciały, żeby nauczyciel uczył ich po niemiecku. A Michał Trzymała to chodzi o wóz Trzymały. Kiedy Michał Trzymała nie otrzymał pozwolenia na budowę domu, kupił wóz i przestawiał go codziennie w inne miejsce, ponieważ żeby to był uznany za dom, musi stać co najmniej dobę w jednym miejscu. Koniec końców ludzie uznali to wydarzenie za walkę z zaborcą. I to tyle wstępu co do filmu. I dzisiaj mogę Wam akurat opowiedzieć o tym filmie, bo nie trwa on 40 sekund albo 2 sekundy, tylko trwa 8 minut. Więc opowiem Wam dzisiaj, co w tym filmie się dzieje. A więc akcja zaczyna się w domu. Siedzi sobie przy stole rodzina, coś świętują. W pewnym momencie przychodzą niemieccy żołnierze, którzy chcą zabrać małego chłopca. Jeden z domowników się na to zdecydowanie nie zgadza. Potem żołnierze każą Polakom dać im poczęstunek. No i podczas tego poczęstunku wybuchła sprzeczka, ponieważ jeden z żołnierzy chciał skrzywdzić jedną z kobiet. Skutkiem było to, że jeden z mężczyzn pobił tego oto żołnierza. I żołnierze wyszli. Potem akcja przenosi się do szkoły i to jest właśnie nawiązanie do strajku dzieci we wrześniu. Nauczyciel czeka na uczniów, oni tam sobie wchodzą i siadają w ławkach. I w pewnym momencie nauczyciel na tablicy przyznanie po niemiecku, które po polsku znaczy "Niech Bóg was chroni, o wielkie Niemcy". I ten chłopiec, który na samym początku miał być zabrany przez Niemców, podszedł do tablicy, zmazał Gross Deutschland, czyli wielkie Niemcy, zamiast tego napisał "Polsko kochana". I za to nauczyciel go pobił. Kiedy chłopiec wrócił do domu, jego ojciec zauważył, że został pobity. Ojciec poszedł do szkoły i pobił nauczyciela. Potem nauczyciel poszedł na posterunek, żeby złożyć doniesienie na tego oto ojca. Po chwili ojciec wrócił do domu, a zaraz po nim przyszli żołnierze i zabrali go do więzienia, a pozostałych domowników wyrzucili z domu. Kiedy rodzina została wyrzucona, zamieszkała w wozie cyrkowym. Po chwili ojciec wypuszczony z więzienia przychodzi, a zaraz po nim znowu ten sam oddział żołnierzy. Tym razem żołnierze przewrócili trójnóg z kociołkiem, który stał nad ogniskiem. Wskutek tego ojciec znowu wdał się w bójkę, niestety tym razem został zastrzelony. I na samym końcu filmu widać, jak rodzina klęczy nad ciałem ojca. I też było na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu propozycje kolejnych odcinków. No i widzimy się klasycznie w piątek w kolejnym odcinku Hedematografii, a w niedzielę chyba filmu tym razem nie będzie. Także to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!